Trenerze, na początek to, że no, jak to zimowe przygotowania, największy problem pewnie to, gdzie trenować w tych pierwszych dniach do wylotu do Turcji. Pogoda jest jaka jest, dzień dobry, ale najważniejszy jest dzisiejszy dzień, bo byliśmy troszeczkę tu w klubie w tej przerwie i było tu smutno, dzisiaj wróciło życie, zamieszanie, ale takie pozytywne. No musimy sobie radzić z warunkami, jakie są i ten tydzień po prostu przetrwać w tych warunkach i po prostu wylecieć na obóz. Ilu będzie pan miał piłkarzy do dyspozycji na treningu? Wiadomo, że nie będzie Kuby Łukowskiego, nie będzie Kryło Petrowa. Z tych podstawowych pozostali powinni być. Jest oczywiście Marcel Pięczek, czyli ten nowy zawodnik. Czy młodzi jakiś będą dokooptowani do tej pierwszej drużyny na ten trening? Dzisiaj nic nowego z młodych zawodników nie dokoptowujemy. Mamy chłopaków, którzy z nami pracowali. Mamy obraz jakby też poprzedniej rundy w wykonaniu młodzieży i no pozycja, w jakiej są, nie daje dzisiaj jakichś argumentów dla nas do tego, żeby kogoś dodatkowo tutaj do nas dokoptować. Także mamy stałą ekipę co do liczebności 20 parę osób, bo wiemy, że dzisiaj też Mariusz przechodzi testy medyczne. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to już jutro z nami dołączy. Ale dzisiaj Fornalczyka na tym treningu nie będzie? Nie. Jest na testach medycznych. Jeżeli będzie wszystko ok, ja wierzę, że będzie, to od jutra jest do mojej dyspozycji. Panie trenerze, proszę parę słów powiedzieć o tym 20-letnim zawodniku, na pewno utalentowanym lewoskrzydłowym Pogoni Szczecin, a już wkrótce miejmy nadzieję Korony Kielce. No bardzo duży potencjał, tak? I to na pewno wiemy, jakie ma możliwości. I my też musimy troszeczkę strukturalnie popracować nad tym, żeby to, o czym mówiłem wcześniej, czyli te liczby naszych bocznych pomocników po prostu podnieść do góry. Będziemy musieli troszeczkę zmodyfikować naszą grę i Mariusz będzie nam się w to wpisywał. Naprawdę potrafi wiele z piłką, szybkościowo jest naprawdę dobry, także na pewno go wykorzystamy w dobry sposób. I będzie pewnie pasował do tej struktury Korony, wysokiego atakowania, podchodzenia, no bo tak Pogoń też grała i on to ma. No to na pewno, tak. I to od dłuższego czasu pracuje też. Pogoń ma troszeczkę inne też zachowania i z tym też się zderzaliśmy przy okazji wypożyczenia, powiedzcie mi, napastnika. Kostorza, dokładnie. I tam też musieliśmy pewne rzeczy zmodyfikować, ale spokojnie, mamy okres przygotowawczy, przestawimy, bo tak jak powiedziałem, no ten zespół potrzebuje zmian, ale potrzebuje przede wszystkim rozwiązań z naszej strony i takie już przygotowaliśmy i pewne rzeczy postaramy się po prostu uwolnić. Pożegnaliście się z Ronaldo Deaconu. To właściwie gdzieś to wisiało, bo ta końcówka tej rundy jesiennej, to, że nie pojechał na mecz do Częstochowy. Brakło porozumienia, brakło chemii, czego zabrakło? Dlaczego zabrakło? No, Ronaldo miał swoje podejście do piłki nożnej i ja też stawiam sprawy jakby bardzo jasno i jemu też nie do końca pasowała rola taka, jaką odgrywał. Natomiast ja zarządzałem tym zespołem i cały czas nim zarządzam i najlepszym rozwiązaniem dla obu stron było to, że po prostu rozwiązaliśmy umowę. Ja dziękuję bardzo za to, co zrobił dla Korony, bo na pewno pokazał nam się też tutaj z dobrej strony, ale dla mnie najważniejszy jest zespół, nie jednostka i temat uważam za zamknięty. A jak będą te dni, no do piątku włącznie, bo w sobotę już wylatujecie do Antalii, będą wyglądały treningowo? Dzisiaj mamy taki trening wprowadzający, jutro badania wydolnościowe i to jest dzień dla trenerów motorycznych. W środę wchodzimy już z robotą na boisku. Zobaczymy na jakich, ale tak jak mówię, spokojnie musimy się wprowadzić w to wszystko i przygotować po prostu na ciężką robotę w Turcji, bo tam będą naprawdę konkrety. Znacie już czwartego sparring partnera w Turcji na zgrupowaniu? Tak, CSKA Sofia, mamy już umowę podpisaną. Nie, pani rzecznik tu mówi, że nie, to nie jest CSKA Sofia jednak. Podamy oficjalny komunikat. No to dobrze, no to już podałem oficjalny komunikat. No tak. 26. dwa mecze tam będą z czeskimi Budziejowicami i CSKA Sofia, tak? W tym dniu będą dwa mecze rozegrane. Z tego co pamiętam, to tak, ale to jeszcze uzgodnimy. Dobra. Panie trenerze, jeszcze wzmocnienia. Mówi się o dwóch zawodnikach, szóstka i pewnie napastnik. Uda się to zrobić przed obozem, a jeśli tak, no to chyba komfort dla pana.
Pracujemy nad dwoma nazwiskami jeszcze i najprawdopodobniej do środy może uda nam się to dopiąć. Natomiast wszystko robimy, żeby po prostu na obóz już pojechać w komplecie. I tego bym bardzo sobie życzył, bo to jest naprawdę duży komfort. Jeszcze pod koniec rundy jesiennej mówił pan, że zimą trzeba będzie wrócić do pewnych rzeczy, które charakteryzowały pański zespół wiosną poprzedniego roku i rzeczywiście ten rozkład, nacisk będzie bardziej na taką powtórkę tego, co działało wcześniej i co dawało więcej punktów w ekstraklasowej tabeli? Czy powtórkę? Na pewno kierunek podobny, natomiast to, co zrobimy dzisiaj z piłką, bo będziemy, tak jak powiedziałem, musieli to troszeczkę poprzestawiać, powinno nam to ułatwić pewne rzeczy. Powinno nam to ułatwić ten skok pressingowy wysoki, powinno nam to ułatwić operowanie z piłką. No pomysł na to jest. Zobaczycie to na pewno, jeżeli będzie taka możliwość obejrzenia sparingów w Turcji, to pewnie będziecie to obserwować, bo ja wychodzę z założenia, że wy rozumiecie to, w jaki sposób gramy i tu się na pewno rozumiemy, także na pewno to dostrzeżecie. Jeszcze ostatnie pytanie. Korona mocno zamierza włączyć się do walki w Pro Junior System, bo jest na miejscu premiowanym, ma przewagę nad Radomiakiem, tylko te ostatnie dwa mecze, gdzie bronił Konrad, a nie Xavier, spowodowały lekkie zachwianie, ale teraz sprowadzenie Mariusza, jest kilku naszych młodych chłopaków, to też będzie jeden z priorytetów na rundę rewanżową? Czy priorytetów? No rozmawialiśmy też o tym przed startem teraz i no jeżeli mamy szansę, to na pewno będziemy gdzieś tam mocniej na to naciskać, tak? Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby ustabilizować, bo mamy tutaj naprawdę, jeżeli Mariusz trafi do nas, mamy kostkę do tego, żeby oni spokojnie rywalizowali o to miejsce, a myślę, że jakość gry na tym nie ucierpi. Na rzeczy Mariusz Fornalczyk to taka robia jakichś niedawnych dni, bo jeszcze przed świętami prezes Jabłoński mówił, że raczej jeśli chodzi o młodzieżowców, to tutaj nic w tym okienku się nie wydarzy. Czy Melodia? No na pewno szukaliśmy rozwiązania i Mariusz jakby wpisuje się w te dwie opcje młodzieżowe i przede wszystkim jest już obyty i wiemy o tym, jest sprawdzonym gościem i wiemy, na co go stać i tutaj jakby nie strzelamy na ślepo, także to jest dla nas bardzo ważne. Pojawiają się takie głosy, że a co to nie ma naszej młodzieży, to co ma ten Fornalczyk, czego nie mają nasi? Nie o to chodzi, czego nie mają nasi. No nasi mają sporo umiejętności, ale na to wszystko trzeba czasu i przede wszystkim stabilizacji. Ja dzisiaj jestem po całej rundzie jakby obserwowania zespołu U17, U19. Jest kilku chłopaków, którzy naprawdę rokują nieźle, ale no po prostu na to trzeba czasu. Pewne rozwiązania i wysiłek, jaki potrzebny jest do tego, żeby rywalizować w Ekstraklasie. Tego na dzień dzisiejszy po prostu brakuje, ale ja nie zamykam jakby drogi tutaj dla nikogo, bo na to się umawialiśmy, tego się trzymamy. Ja też to, co powiedziałem, będę się trzymał, ale to oni muszą zapukać do tych drzwi, a nie ja do nich. To jeszcze ciągle pytanie na temat tej fajnej statystyki, którą opublikowała PKWP Ekstraklasa, gdzie Korona Kielce króluje w tych wynikach pod kątem odbioru. To jest taka wypadkowa, która jest chyba powodem do satysfakcji. No to na pewno, tak? To jest jakby dobry punkt zaczepienia, natomiast z tych odbiorów no nie korzystaliśmy w taki sposób, jakbyśmy chcieli i to na pewno musimy poprawić. Ronaldo de Aconu, dziś rozwiązany został z nim kontrakt. Przychodził Ronaldo tutaj jako piłkarz, wiedzieliśmy, obdarzony dużymi umiejętnościami, jednak coś spowodowało, że no zabrakło czegoś w szatni, w samym Ronaldo, nie wiem, że go już nie ma. Półtorej roku był z nami, a więc na pewno na ile mógł pomóc, to pomógł, bo te zadania, które były przed nim, zostały zrealizowane, więc w zeszłym sezonie utrzymanie w lidze dużą cegłę do tego wszystkiego dołożył. Jest to ambitny chłopak, który zawsze chciał grać od początku. Widzieliśmy też, że ta rywalizacja w środku pola, szczególnie w tej rundzie, była bardzo duża. Ronaldo nie był podstawowym zawodnikiem, dlatego przyszedł do nas, po prostu powiedział wprost, że
chciałby spróbować czegoś innego. Szukaliśmy jakiegoś rozwiązania gotówkowego, żeby jeszcze jakieś pieniądze za Ronaldo dostać, natomiast nie udało się za porozumienie, stąd w przyjaznej atmosferze się rozstaliśmy. A to jest duża oszczędność dla budżetu w skali tych 6 miesięcy? Oczywiście, na pewno tak. No też patrzyliśmy to pod tym kątem. Jest to piłkarz, który do nas przychodzi w momencie, kiedy szukaliśmy wartościowego piłkarza, a więc to wynagrodzenie było spore. Dla klubu oszczędność. Wiem też, w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej, a więc oglądamy każdą złotówkę dwa razy. I tak samo było w tym przypadku. No nie było sensu jakby kontynuowania naszej wspólnej przygody ze względu na to, że no tak naprawdę pewna formuła się wyczerpała. Podaliśmy sobie rękę i Ronaldo pewnie będzie szukał nowego klubu. Zobaczymy, gdzie trafi. Ale tak jak mówię, to było, no, rozstanie było naprawdę w przyjaznej atmosferze. Tutaj nie było żadnych kłótni. Sam zawodnik też podszedł do tego profesjonalnie, a więc dlatego nie mieliśmy z tym większego problemu. A propos pieniędzy, za Mariusza Fornalczyka Korona będzie musiała jednak zapłacić. Jeżeli dojdzie do tego transferu, bo to będzie transfer oczywiście, to tak, jesteśmy z Pogonią po rozmowach, jest wszystko już dograne, a więc miejmy nadzieję, że tylko ta formalność w postaci badań będzie wszystko okej i już będzie naszym zawodnikiem. Czym przekonał pana do siebie Mariusz Fornalczyk? Przede wszystkim wiemy, jaki to jest zawodnik, ambitny, przebojowy, taki piłkarzy szukamy i chcemy, a więc ja się cieszę, że tutaj jesteśmy wszyscy w klubie zgodni razem z trenerem, że Mariusz może wzmocnić ten zespół. Tak jak mówię, przed każdym okienkiem nie szukamy piłkarzy do uzupełnienia naszego zespołu, tylko każdy, który przychodzi, począwszy od Marcela Pięczka, który do nas trafił. Teraz, jeżeli wszystko się uda z Mariuszem, to również są to piłkarze, którzy mają wzmocnić ten skład. A jeszcze, ale... dyrektorze, tylko dopytam w sprawie nowego zawodnika, bo pojawiało się kilka innych klubów, według powiedzmy medialnych spekulacji, które gdzieś tam włączyły się w tę pogoń za piłkarzem Pogoni. No i pytanie, czym Korona Kielce właśnie wyprzedziła te pozostałe zespoły. Czy nie wiem, jakie tam były rozmowy o Koronie, nic nikt nie pisał, bo była duża hermetyka. Te rozmowy już były prowadzone od dłuższego czasu tak naprawdę, więc no mi się cieszę się bardzo, że mi się udało dopiąć no praktycznie już w 100% do tego, żeby Mariusz był z nami. No bo tak jak mówię, jest to wartościowy zawodnik, który miał dużo zapytań z polskiego rynku, wybrał Koronę, a więc no się cieszymy z tego, że widzi też potencjał w naszym zespole i chce się rozwijać u nas. No ale Maćkowi pewnie chodziło o to, że można to uznać też za pana sukces. Że w wyścigu ze Stalą Mielec, Widzewem, Łódź, Górnikiem, Zabrze. A to miło słyszeć, jeżeli dojdzie do tego podpisu. No, myślę, że wiele czynników się na to złożyło i chyba tak, że nam też bardzo zależało, aby Fornala pozyskać, bo widzimy w nim duży potencjał. Ja lubię takich piłkarzy, którzy niejednokrotnie taką, można powiedzieć, tą bezczelnością boiskową potrafią zrobić różnicę. I to jest taki zawodnik, który jest w stanie w bocznym sektorze boiska wygrywać pojedynki jeden na jeden. Troszkę nam to szwankowało w zeszłej rundzie, dlatego no, chcieliśmy takiego piłkarza, który tutaj będzie te pojedynki jeden na jeden wygrywał. To na koniec tak już, tylko kiedy następni dwaj nowi piłkarze w Koronie? Nie wiadomo, czy już nie siedzą w szatni. Ale, no właśnie, ale... jakieś takie nieznane twarze tam z szatni widziałem. Nie, ale tak poważnie mówiąc, no, tak jak przed każdym okienkiem powtórzę, chciałbym, żeby trener miał wszystkich piłkarzy od pierwszego dnia obozu w szatni. A więc czy to się uda? Będziemy nad tym pracować. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mamy jeszcze dwie pozycje, które chcemy obstawić. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z tym, co sobie założyliśmy, no to w Turcji powinni być już wszyscy. To jest ta szóstka i ten taki uniwersalny z przodu grający 8-9-10? Tak, takie właśnie pozycje gdzieś tutaj się rozglądamy. Jesteśmy już po słowie z jednym piłkarzem, ale no czy dojdzie do podpisania, czas pokaże. I to piłkarze z zagranicy. Tak jest. Marcel, powiedz mi na początek, czego oczekujesz po tym przejściu do Korony Kielce? Od klubu, także dla siebie. Co zyskujesz tym, że z Puszczy pojawiłeś się w Kielcach? No myślę, że na pewno to jest rozwój w karierze zawodnika. Zmiana jakiegoś miejsca, inny styl, inne miasto. Też czułem, że potrzebuję czegoś takiego, żeby się dalej rozwijać. Myślę, że każdy potrzebuje w każdej profesji czegoś takiego, więc no myślę, że tego oczekuję i czas pokaże, jak to wszystko wyjdzie. Z perspektywy, no na razie jeszcze nie szatni, bo akurat dzisiaj pierwsze spotkanie, ale z perspektywy boiska i tej jesieni, jak oceniasz siłę Korony Kielce?
No myślę, że ona jest duża. Też obserwowałem przez ten czas, kiedy te rozmowy były jakieś dosyć zaawansowane, styl, w jaki Korona tutaj pokazuje, i bardzo mi się to podobało. No brakuje tej zdobyczy punktowej, ale myślę, że teraz w tej nowej, następnej rundzie wszystko pójdzie po naszej myśli. Także... Juszu, tak szczerze powiedziawszy, to mam takie wrażenie, że przed rokiem, a staliśmy w podobnej sytuacji, tylko nie w tym samym miejscu, rozmawialiśmy pierwszego dnia, kiedy wznowiliście przygotowania, i zacznę od tej raczej gorszej strony, no bo wtedy Korona Kielce także była w strefie spadkowej, tych punktów było mniej, natomiast strefa spadkowa była i szczerze powiedziawszy, po roku nie spodziewałem się, że tak znowu będzie przy tym naszym pierwszym spotkaniu w 2024. No ja też gdzieś myślałem, że po tamtej wiośnie, gdzie naprawdę bardzo dobrze wyglądaliśmy, to miejsce będzie zdecydowanie inne. Tak jak ja zawsze powtarzam, kadrę mamy bardzo dobrą. Ta jesień piłkarsko w naszym wykonaniu też wydaje mi się, że była dobra, tylko po prostu nie punktowaliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Może po prostu tak tutaj w Kielcach jest, że musimy mieć nóż na gardle, żeby po prostu te mecze przepychać, wygrywać, bo tak jak mówię, ta gra na pewno nie jest zła, ale gdzieś myślę, że te detale musimy poprawić i te punkty będą przychodzić. No to wypada mieć tylko nadzieję, że ta wiosna będzie identyczna jak ta sprzed roku, kiedy no, byliście prawdziwym objawieniem i te punkty seryjnie zdobywaliście. No na pewno. Gdzieś jestem też po rozmowie z dyrektorem sportowym, z trenerem. Na pewno będą wzmocnienia. Ale tak jak mówię, mamy tą kadrę dobrą. Potrzebujemy na kilku pozycjach może większej rywalizacji. I tak jak pan powiedział, no myślę, że ta wiosna będzie taka sama, może nawet lepsza w naszym wykonaniu. My zrobimy wszystko, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, jak najwięcej bramek i żeby nasi kibice byli z nas dumni i przychodzili na ten stadion, tak jak przychodzą do tej pory. Marcel Pięczek, Mariusz Fornalczyk, miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie podpisany kontrakt. Dwóch kolejnych piłkarzy, szóstka i taki zawodnik bardzo ofensywny, grający z przodu. Odszedł Ronaldo do Akonu, co prawda, ale uważasz, że ta kadra rzeczywiście będzie kompletna? Myślę, że tak. Na pewno fajnie, że to są to Polacy. Na pewno gdzieś tam Marcela znałem z pierwszej ligi, jest na pewno to wartościowy zawodnik, ale Mariusz Fornalczyk już też na poziomie Ekstraklasy gra bodajże chyba trzeci sezon. Jest to bardzo przebojowy zawodnik. Myślę, że dyrektor Golański sprowadza tu do Kielc bardzo dobrych zawodników, co już i to wiosnę się potwierdziło i jesienią. Także o transfery możemy być spokojni i myślę, że ta kadra już w Turcji myślę, że będzie w 100% taka pewna i zbilansowana. Macie ciekawych sparring partnerów na zgrupowaniu w Turcji. Nie ukrywam, dosyć wymagających rywali. No wydaje mi się, że jak chce się, żeby zespół cały czas szedł do góry, no to lepiej grać z lepszymi rywalami i gdzieś potem analizować to wszystko na bieżąco. Jak są jakieś błędy, no to na pewno z tymi lepszymi rywalami będą one bardziej wypuklone. No i tak jak mówię, gdzieś my chcemy dobrze zagrać tą wiosnę i utrzymać się, a może powalczyć o lepsze miejsca.